Abigail. Niech będzie błogosławiony twój rozsądek. Błogosławiona bądź i ty za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi i że nie wymierzyłem sobie sprawiedliwości na własną rękę. Żył pewien człowiek, który miał posiadłość w Karmelu. Człowiek ten nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Była to kobieta mądra i piękna, mąż natomiast był okrutny i występny. Tymczasem jeden ze sług zawiadomił Abigail, żonę Nabala. Dawid przysłał posłańców z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, a on rzucił się na nich. A przecież ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy, a jak długo z nimi krążyliśmy przebywając na polu, nie doznaliśmy żadnej przykrości i nic nam nie zginęło. Byli nam murem ochronnym tak w nocy, jak i w dzień przez cały czas wspólnego pobytu, gdyśmy paśli trzodę. Musisz więc rozważyć i rozejrzeć się, co począć, gdyż postanowiono zagładę dla naszego pana i dla całego jego domu. Tymczasem on jest zbyt zły na to, by z nim pomówić. Abigail wzięła więc szybko 200 chlebów, 2 bukłaki wina, 5 przyrządzonych owiec, 5 sea prażonych ziaren, 100 gron rodzynków i 200 ciastek figowych. Objuczyła tym osły i powiedziała swym sługom: wy idźcie przede mną, a ja podążę za wami. Przed swym mężem Nabalem nie przyznała się do tego. Kiedy Abigail spostrzegła Dawida, szybko zsiadła z osła i upadłszy na twarz przed Dawidem, oddała mu pokłon aż do ziemi. Rzuciwszy się do jego stóp, rzekła: panie mój, niech na mnie spadnie wina. Pozwól jednak służebnicy twej przemówić do ciebie. Wysłuchaj słów twej służebnicy. Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nic spania Nabala, bo on jest jak jego imię, Nabal. Oznacza, że w nim jest wiele głupoty. Ja zaś, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których przysłałeś. A teraz, panie mój, na życie pana i twojej duszy, skoro powstrzymał cię pan od rozlewu krwi i pomsty dokonanej na własną rękę, tak oby twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu panu nieszczęścia, podobni się stali do Nabala. A oto upominek, który przyniosła twoja służebnica panu swemu. Niech go podadzą sługom chodzącym za moim panem. Daruj łaskawie winę twej służebnicy. Z pewnością pan zbuduje panu mojemu dom, który będzie trwały, gdyż pan mój toczy boje pańskie. Dlatego nie spotka cię nieszczęście przez całe życie. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby cię prześladować i czyhać na twoje życie, niech dusza pana mojego będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u pana, Boga twojego. Życie zaś wrogów niech wyrzuci przy pomocy wydrążenia procy. A kiedy pan spełni panu mojemu wszystko dobre, co przyobiecał, i ustanowi cię władcą Izraela, niech nie będzie wtedy dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia u pana mego to, żeś rozlał krew niewinną i że wymierzyłeś sobie sprawiedliwość na własną rękę. A kiedy pan łaskawy będzie dla mego pana, przypomnisz sobie swoją służebnicę. Dawid przyjął od niej to, co przyniosła, i rzekł jej: wracaj spokojnie do domu. Patrz, wysłuchałem twojej prośby i przyjąłem cię życzliwie. Po upływie około dni 10 pan poraził Nabala tak, że umarł. Słudzy Dawida udali się więc do Abigail do Karmelu i odezwali się do niej w ten sposób: Dawid wysłał nas do ciebie, aby cię wziąć za swoją żonę. Ona wstała, oddała pokłon twarzą do ziemi i rzekła: oto służebnica twoja jest niewolnicą gotową umyć nogi sług mojego pana. Z jej historii płynie nauka o roztropności. Abigail dzięki swojej mądrości złagodziła gniew Dawida, który w tym czasie był dowódcą wojsk Saula. Monolog Abigail jest długi, ale widać, że dobrze wiedziała, w jakie tony uderzyć, żeby Dawid zechciał jej wysłuchać. Snuła przed Dawidem wizję, w której zasiada on na tronie królewskim, a ściga go cień pochopnie popełnionej zbrodni. Byłaby to plama na jego honorze.